poczynania, nie może próbować, nie może podpowiadać, może jedynie zadawać pytania i takim łaskawym ruchem brwi unoszącym może podpowiedzieć, idziesz w dobrą stronę, bądź też lepiej skorzystaj z innego pomysłu. Szanowni Państwo, widzicie, spiżarnię, które było kilkanaście albo kilkadziesiąt kilogramów, opustoszałam. W sumie nikt nie skorzystał z grzanek, ale już teraz za późno. Grzanki będziemy dodawać do naszej mega wielkiej sałatki. W międzyczasie zapraszamy. Konsultacja, uwaga, pamiętajcie o czasie. Minęło 10-11 minut. A to ja może trochę owoców pokroję. Troszeczkę owoców. Troszeczkę kiełbasy. Jury sprawdza, czy wszyscy na pewno zebrali ze spiżarni składnik podstawowy, główny. Szynkę tostową i kiełbasę szynkową. Ponadto oczywiście kurczaka, niezawodnego kurczaka do sałatki grillowanego, gotowanego. Dzisiaj tak na zdrowo. Dzień dziecka na zdrowo w Parku Solankowym. Będziemy mogli się też przekonać, kto tak naprawdę rządzi w kuchni. Mawiają, że mężczyźni, chociaż kobietom ta rola przypisana. Mamy dzisiaj drużyny męskie, żeńskie, drużyny mieszane. Kto będzie lepszy? O godzinie 17 będzie wszystko jasne. Panowie, co tak wolno? Panowie, coś tak nie idzie. Kamera u góry, kamera z prawej strony, z lewej, krążą te kamery. Minęło 13 minut, zbliżamy się do półmetka naszego czasu. Pamiętajcie o tym, żeby sałatki doprawić. Pamiętajcie o tym, że nie wolno przekupywać jury. Możecie jedynie zdradzać swoje pomysły. I pamiętajcie o zachowaniu odpowiedniej czystości na... Dla spragnionych dzisiaj inowrocławianka. Ponadto lody, dzisiaj smaczne lody dla dzieciaków, które można wygrać w kole fortuny. Wystarczy raz zakręcić koło. Tak, już się kolega chwali. I co, dobre? Dobre, a jaki smak? Orzechowy i jakiś. Na mój gust truskawkowy, może wiśniowy, na pewno... Wystarczy raz zakręcić kołem, żeby wygrać przepyszne lody, różne słodkości, dodatkowo przyjażdżki meleksami. Chętni powinni się udać oczywiście do wiewiórek, żeby się umówić i ruszamy w podróż meleksy do Parku Solankowego. No i smaka aroma, no to wiadomo, to trzeba zdegustować. Nie ma innej opcji, trzeba to zdegustować. Jeżeli tak podejrzanie się uśmiecha, to chyba oznacza, że całkiem nieźle wam idzie. Obrady, czy będą burzliwe, dowiemy się. Przystawka z owocem i kiełbasy? Bez kiełbasy. Oj, to chyba był składnik główny. Zobaczymy. Szkoła podstawowa numer 4. Proszę się tłumaczyć. My chciałyśmy wejść naprzeciw jakimś tam modom polskim i chciałyśmy wymyślić coś nowego, oryginalnego i zarazem smacznego. Preferujemy zdrową kuchnię, ani żadne fast foody, więc no to jest na pewno zdrowsze i nawet smaczniejsze. Ale co to jest? Sałatka, która jest, jej bazą jest rukola, a także rożbonka. Do tego są pestki dyni, miód i gruszka. Według mnie to jest świetne połączenie. A na to jakby drugie danie jest kurczak grillowany. Aha, do sałatki jest jeszcze kurczak gotowany. I do dania jest właśnie, są właśnie kotleciki z groszku niesmażone, na których jest ułożone mięso, do tego są kiełki, rzodkiewki. Ja teraz zapytam, w której restauracji dorabiasz po szkole? Domowej. Restauracja domowa za...
dostaliśmy podstawowe składniki, grillowany kurczak oraz szynka tostowa. Dodaliśmy jeszcze truskawki, pomarańcze, no i ogólnie warzywa. To jest ogólnie sałatka warzywna. Sałatka warzywna, nieco tradycyjnie, nieco przełamane smaki. Chłopaki... Tak, zafascynowaliśmy się latem i łódkami. Lato i łódki to główna inspiracja, będę tłumaczyć. Składniki, dziewczyny, składniki. Szynka, ogórek, pomidor, coś takiego lekkiego dosyć, czyli jeszcze koperek i kiełki brokułu. Coś lekkiego, coś smacznego, coś inspirującego, lato, woda, łódki. Dobra, panowie. Panowie, bałagan był totalny, już ogarnęliście. Co stworzyliście, nas to bardzo interesuje. Kolega mówi, że to będzie lazurowe wybrzeże. Ale czymże jest lazurowe wybrzeże? W waszym wydaniu oczywiście. To wygląd tej całej kompozycji, która jest bardzo piękna. Bardzo piękna kompozycja. Panowie są bardzo skromni. Tutaj pani Kasia prezentuje. Jakich składników użyliście? Na słodko, na kwaśno? Przeżyjemy, jak to zjemy? Staraliśmy się na słodko, ale... Stworzyć kontrast. Kontrast, czyli kontrast to postawa. Chłopaki stawiali na kontrast. Za chwileczkę będzie degustować, bo na razie nie można złożyć kompozycji na talerzach. To jest wszystko jasne. Koło fortuny kręci się, każdy wygrywa. Czy to bankrut, czy to pola oddaj, czy to stop, czy to znak zapytania. Dzisiaj mnóstwo słodkości, mnóstwo lizaków, gadżetów specjalnie dla was. Wiewiórki gdzieś mi zniknęły z oczu, to oznacza, że pewnie rozbijają się po parku sarankowym meleksami. Na szczęście z wami, dlaczego możemy im to wybaczyć. Mamy talerzyki do próbowania, czy nie? To sobie bierzemy. To ja zacznę nakładać, ale musimy od jakiejś strony się wziąć. Jest dzisiaj dosyć ciepło, dlatego zachęcam oczywiście do odwiedzenia stoiska, gdzie można napić się inowrocławianki, nasza sztandarowa woda. A jak wiadomo, woda zdrowia doda. Jak smakuje? Jak smakuje? Pierwsze wrażenia? Całkiem, razu spróbować. Całkiem, czyli to jest ten kotlecik z groszku, tak? Całkiem, kuchnia Fiuży, czy jak to się nazywa, pani Kasiu? Przełknę. Oznacza to, że smaczne.